Siema, witam tym razem w Las Epochu, ponieważ wystartował event, a w zasadzie to, no można powiedzieć, że nowy sezon, czy tak coś ala, no bo jednak mamy reset rankingów, gramy wszyscy od nowa, nie ma tutaj żadnych postaci, trzeba nową postać zrobić, także, no tak trochę nowy sezon, nie do końca, ale jednak. I ja bym chciał zagrać sobie pod totemy. Nie grałem nigdy pod totemy, zawsze chciałem zagrać. No i myślę, że teraz jest to bardzo dobra okazja na to, żeby właśnie przetestować sobie, jak działają totemy w tej gierce. No dobra, mamy początek gierki. Naturalistą wygląda tak, że po prostu z tego co widzę mamy sobie tutaj wilka do pomocy. I dopiero na którym levelu dostanę totem? Wydam 4 punkty. Także no kilka leveli trzeba będzie poczekać. Dobra, jest drugi level. I skill to wzbierająca burza. Co to jest? Aha, to jest to. Czyli chyba ikonka tego została zmieniona. Z tego co widzę, bo to wyglądało troszkę inaczej. Kiedyś. Dobra, jestem w płonącym lesie. Tutaj muszę się przedrzeć przez oddziały Ospriksów. I... no muszę wbić jeszcze kilka leveli, nie? Żeby mieć te totemy. I zobaczymy jak to później będzie wyglądało. Kurde, ten roll też mogliby zmienić, bo on tak... wydaje mi się, że słabo wygląda. Jakby no... slow motion trochę ten roll. Przynajmniej na tej postaci, nie? Nie podoba mi się to. O, jest level upik, trzeci level. Jakieś rękawiczki. I miecz. Pytanie czy ja chcę miecz? Jak to będzie z mieczem? No będzie wolniej dużo. Dobra, i pokaż mi tutaj. Cyk. I tutaj co mamy? Życie, życie sługusów. Siła, regeneracja życia. Więc ja bym poszedł to. Siła, regeneracja życia. I pytanie, czy później to jest jako sługus? Tak. I dostrojenie. Okej. Polecimy dalej. Jest skok. O. Cyk. Szkoda, że ma taki długi cooldown. Ja bym wolał, żeby zamiast dodawać te role, to wolałbym, żeby zmniejszyli po prostu cooldown na skillach do movementu. Tak jest w POE, nie? Że po prostu mógłbym sobie spamować tym skokiem. To by było dużo lepsze niż te role pod spacją. Dobra, jest pierwszy bosik. Jeszcze jest taki... mini bosik. No wydaje mi się, że jeszcze chyba będzie jeden. Chyba, że to przerobili i nie ma tego drugiego. Bo był taki ptaszor też. To pytanie, czy on jest dopiero potem? O, jest totem. Czyli tak, bierzemy... właśnie, czy ja chcę w siłę? Niekoniecznie. I tu dajemy od razu totem. No i teraz pytanie. Ja bym tu chciał dawać. Tutaj mamy szansę na podwójne pociski. Tutaj mamy crit plus obrażenia procentowe. Ale tu jest znowu pojedynczy pocisk. To i to byłoby spoko, ale tu już jest lipa. Obrażenia od zaklęć. Zaklęć zimna. O, i tu są totemy, które zamrażają. Tutaj mamy na zatrucie. Skuteczność many. Tu jest maksymalna liczba totemów. Czyli mógłbym pójść trochę w to i trochę w skuteczność many. Bo tutaj bym dawał, że więcej many zabierają, a tutaj, że mniej. I może później tutaj, w ta szansa na zatrucie, zatrucie. Maksymalna prawa do obrażeń. Czujący wybuch przy śmierci, to by było spoko, to drzewko tu po prawej.
To chyba nie. Wydaje mi się, że poszedłbym w to drzewko po prawej i ewentualnie tutaj może. No zobaczymy. Najpierw zobaczę, ile to many w ogóle zabiera. Tak. Dobra, pójdźmy w to na początek. I zobaczymy. Pod R-ką mam totem. Zobaczymy, jak te totemy biją na początku. Tylko no muszę najpierw ogarnąć jakieś fajne itemki pod miniony, bo te totemy się skalują z minionami właśnie, nie? Ale tutaj mamy kwestika, odbieramy. O cyk, kolejny kwestik. No i teraz muszę iść tu na górę, do ogrodów. I tak w zasadzie ja się przypatrzyłem na tego rola. Jak się dobrze przypatrzycie, ten rol wygląda trochę jak normalnie rol z Gothica, nie? Tak mi się skojarzyło, jak roluje. Tak kurde, trochę jak z Gothica to wygląda. Takie pierwsze moje skojarzenie. Dobra, jak biją te totemy? Ustawiłem 3 totemy, a mogę mieć maksymalnie 2. No na razie niewiele biją, mam być szczery, ale mogę im pomagać tym skillkiem i będzie chyba git. Przydałoby się iść trochę na pewno ilość tych totemów, a potem może w damage trochę, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Póki co, no to nie biją za dużo, ale wiadomo, początki są różne. Jest level upik, 5 level za maszysty cios. Raczej nie będę tego używał. Do dobijania ewentualnych mobków używam w zbierającej burzy i to jest całkiem spoko. Tutaj może sobie damy w... To, szansa na zatrucie. O, to będzie dobry plan. Doty w tego typu gierkach zawsze są spoko. I zwiększone życie sługusów. Chociaż na razie nie potrzebuję tego w zasadzie. No, na razie idziemy w dostrojenie i odporności. Fizyczne zaklęcia, tak, i sługusów. Czyli od zaklęć też się skalują. O, i tu jest jakiś kolejny mini bossik niby. Ale idzie całkiem łatwo. Oj. Ale ty, potrafi przywalić. Te mało HP mają temy jednak. Przydałoby się trochę... Troszkę coś tam w HP-ki może przydałoby się dać. No i mam niby jakiś kostur. Pytanie... Czy on byłby spoko? Bo zmniejsza mi koszt many niby, zaklęć. Czyli zmniejsza mi koszt many przyzwania... do temu. Ale docelowo, jak ja mam grać pod totemy, to chyba raczej będę chciał one handa plus jakiegoś shielda, nie? Żeby być troszkę bardziej tanki. Oho! Pierwszy unik. Oka. Shieldzik. O, zwiększenie częstotliwości uników o 40% na każde trafienie, które udało ci się zablokować. Chciałem broń pod to. No to niby mam, dobra. Myślę, że można tak polecieć. Level upik, 6 level. Tyk. I tutaj idziemy dalej, chyba w to dostrojenie. I jakiś tam kolejny mini bossik. Muszę bić jeszcze jeden level na totemach, żeby dać tą szansę na zatrucie. I też powinno być trochę lepiej. Bo jednak doty zawsze są spoko. Tylko, że to jest 20%, nie? Pytanie, jak to będzie wchodzić. No, tego bossa 3 staki weszły. I to całkiem szybko. Dobra, co my tu mamy? Shield, pasek, 13 HP. No i w zasadzie tyle. Oka. I to tyle? Tyle. No i tu od razu trzeba pogadać z ziomeczkiem. Punkcik. Za friko. Mam błogosławieństwo. Co to daje? To jest po prostu healek. Czy ja bym chciał grać pod healka? Wydaje mi się, że chyba nie.
No i dobra, tutaj musiałem pogadać z NPC-em. A odblokowałem właśnie to błogosławieństwo i tu sobie zakończymy. Także tyle i możecie napisać, czym wy gracie w tym półsezonie, że tak powiem, w tym evencie.